Wszedłem na pierwsze spotkanie, byłem po prostu zaskoczony nimi, że po prostu chcą i interesują się teatrem, bo to pierwsze standardowe pytanie, czy byliście, czy mieliście do czynienia z teatrem, aktorami, rekwizytami. No, co stworzył? Ja stworzyłam tego smoka, o, tu. Tak? A ja tą głowę stworzyłam tutaj. A ja tą głowę stworzyłam. Ja stworzyłam papugę. Lubisz papugę? Lubię, kocham. Podobna z charakteru do ciebie. To tak, bardzo. Spotkaliśmy na początku września. I tak wtedy zaczęliśmy, tak. To króciutko, prawda? Tak, bardzo półtora miesiąca, no praktycznie półtora miesiąca ćwiczyliśmy. Niecałe półtora miesiąca. Bardzo. Pomógł nam w przygotowaniu tych lalek. I tego, wszystko tego całego tak, tego spektaklu. Bardzo nam pomógł w tym. Tak. Gdyby nie on, tego po prostu by nie było. Fejt! Nasza najjaśniejsza wysokość sucha. Giną opiekki dziewczyny, giną na sprawą smoka podłego. To już było! Agnieszki, Aliny i Anny. Młode i ładne panny. Mają być jutro pożarte. Przez smoka w pół do czwartej. Nie wyglądasz na młodą, ładną dziewczynę, bo starych pijaków nie jada. Mam po nich niestrawności, jak po twoim kąpanie. Ale gdy dalej będziesz milczał, to cię zjem. A może jesteś niemową? Chyba nie. Ale dziewczyna, przecież też nie jesteś. Też. Co się działo na scenie? Powiedz. Był smok? Był smok wawecki. No i podobał ci się smok? Piękne miał głowę. Trzy głowy nawet miał. Jak krokodyl. Co te głowy robiły? Jadły. Jadły? A co one jadły, te głowy? Ludzi. Pierwszy raz oglądacie taki spektakl? Tak. Czy już byliście w teatrze wcześniej? Nie byliśmy. Co się najbardziej podobał? Smok. Smok? Aha. A tobie? Też smok. Mi też. Też. A tobie też podobał? Rycerz. Rycerz ci się podobał? No ładnie. Ale i smok wawecki. A tobie? Księżniczka. Techniki teatralne są ciekawe i w szkołach mają mało do czynienia z plastyką i animacją. A tutaj przez tajemnicę tego teatru żywego i lalkowego można po prostu coś więcej. Tym bardziej, że to jest animacja, kolor jest, ruch sceniczny. Tak. Próby też trwały długo i było momentami ciężko. Momentami ciężko. Było. Podołały, no. Nasze dzieci zawsze dadzą radę. Tutaj trzeba było dowieźć dzieci, odebrać. Zresztą wszystkie próby, które tu się odbywały. Ja generalnie jestem wychowawcą większości z tych dzieci, więc mniej więcej wiem, jak to przebiegało. Dzieci z każdej próby musiały być odbierane 2 razy w tygodniu i nikt nigdy nie robił żadnych problemów. Naprawdę rodzice się organizowali i przebiegało to bardzo sprawnie. Projekt naprawdę był dobrze rozreklamowany, promowany. Wczoraj naprawdę dzieci przeszły z tubą przez wioskę, informując ludzi, że będzie przedstawienie, że wszystkich zapraszają. Sektor kultury, edukacji, ta współpraca była zawsze, co podkreślałam, natomiast wydaje mi się, że po realizacji tego projektu jeszcze bardziej te więzi się nasze zacieśnią, będziemy współpracować. Co nam jeszcze to dało? Integrację niewątpliwie ze środowiskiem, z rodzicami, którzy bardzo z nami współpracowali, z młodzieżą, którą naprawdę polubiliśmy, zaprzyjaźniliśmy się tutaj wszyscy. Ich doświadczenia tutaj takie praktyczne, kontakt ze sceną, że mogli grać, że mogli na żywo to wszystko przeżyć, to dla nich jest coś nowego i myślę, że takie nowe wyzwania to podobają się dzieciakom właśnie, że takie kulturalne ożywienie i coś praktycznego na lekcjach, właśnie nie tylko sztuka taka w teorii, ale w praktyce. No ale one to wytrzymały, ja im życzę powodzenia i turnę z tego co słychać po gminie, także powodzenia.